publicznej. W odróżnieniu od większości także moich szanownych kontrkandydatów, ja operuję faktami, a nie wyobrażeniami w tej mierze. Nie opieram się na propagandzie przemysłu in vitro, tylko na znajomości faktów, którą mam z osobistego kontaktu z ludźmi, którzy pracowali. Nie da się robić, nie da się. Robili. I otóż to jest proceder. Oni niepotrzebnie zaprosili tego konia trojańskiego. Nie ma in vitro bez selekcji. Jest taki moment, w którym się pochyla miły pan czy pani zootechnik, najczęściej zootechnik zresztą, a nie medyk od ludzi, nad takim szkiełkiem laboratoryjnym i mówi: państwa proszę do następnego etapu, a państwu już dziękujemy, państwo do zlewu, no może na razie do lodówki. To jest niegodziwe. Jeśli godzimy się na selekcję życia, selekcję życia na tak wczesnym etapie, to jest etap wczesny, życie jeszcze nie krzyczy, nie ucieka, nie może siąść przed mikrofonem w Radio Tok FM i się wytłumaczyć z niczego, ale jeśli godzimy się na tę selekcję tutaj, to nasz sprzeciw ewentualny wobec selekcji na jakimkolwiek późniejszym etapie traci logikę, traci sens, traci podstawy. Jeśli akceptujemy in vitro, to nasz sprzeciw wobec aborcji, eutanazji traci ręce i nogi. Religia w szkołach publicznych, czytam pański program edukacyjny, kościół, szkoła, strzelnica, więc rozumiem. To program więcej niż edukacyjny, to program pracy organicznej. Program pracy organicznej. Widzisz, jak z takim człowiekiem ciężko rozmawiać? Bo on wszystko kwestionuje, on nie umie się dostosować. Dlatego on nie wygra. Tylko do kościoła zapraszamy. Nauczać tych niedobitków katolickich. Dobrze, do osób obarczonych jakąś wadą wzroku, to wie pani, co do eugeniki, co do in vitro, wszyscy jesteśmy w jakiś facet zwariował. Ale bardzo dobre skupienie, ale nie powiem, do sylwetki strzelamy czy do tarczy takiej tam 0,10. Proszę pana, ja do tej pory bywałem na strzelnicach, w których takie standardowe takie tarcze są używane. Takie jak, wie pan, biatloniści mają przed sobą, kiedy tam się w śniegu kładą i strzelają. Też fajne, ale polecam panu sylwetkę. Ja w wojsku strzelałem do sylwetki zwanej powszechnie. Matka z dzieckiem. Chodziło w CKM-u wrogiego. I tak wygląda z daleka jak matka z wózkiem po prostu. Ja organizowałem bojkot studiów wojskowego za starego reżimu, także nie przeszedłem służby wojskowej. Dzieci osób niewierzących będą miały swoje szkoły, Dzieci osób niewierzących będą miały jakieś inne szkoły, bo skoro będziemy mieli szkoły katolickie. Proszę pani, to jakieś kompletne nieporozumienie. Państwo nie powinno się w ogóle zajmować organizowaniem usług jakichkolwiek. Czy artystycznych, czy rozrywkowo-kulturalnych. Państwo tymi sprawami się nie powinno zajmować. Wierzę, że każdy z państwa najlepiej potrafi rozeznać, czego potrzebują wasze dzieci, wnuki, ciotkowie. Jestem wielkim zwolennikiem prawa, w tym również prawa rodzicielskiego w normalnej rodzinie. Nie bójmy się tego słowa. Mam ostatnie... na pewno, ale mam ostatnie pytanie takie, jak pan ocenia prezydenturę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? O, ja już wiele razy miałem okazję odpowiadać na to pytanie. Także już nie odpowiem. Pamięci Lech Kaczyński przechodzi do historii jako autor kilku decyzji, szatańskich wersetów, które w sposób katastrofalny zaważyły na dziejach Polski. Nie waham się użyć tego słowa. Na dziejach Polski zaważyły. Katastrofalny. Z czasów, kiedy jeszcze prezydentem nie był, tylko ministrem sprawiedliwości i prokuratorem. Jeszcze wtedy, kiedy księdzem nie był, dostarczał sarin. Dziś nam wychodzi bokiem i w tym Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Cała propaganda ADL realizowana także przez Binaj Berit Polin oparta jest przecież na kłamstwie jedwabińskim antypolskiej. Polin, to jest taka nazwa tego muzeum. Polin. Czyli akt dzisiaj, Jacku, jedziesz do Muzeum Polin, bo jestem wolny. Do 16.30
ostatnie wejście, bo potem nie wejdziesz, bo tam jest strasznie wielkie to muzeum. Paulin. Rozbicie, proszę państwa, większości za życiem, przeprowadzone wspólnie z bratem. Pójdziesz tam. Z ich punktu widzenia to właśnie był jakiś nieistotny szczegół. Dziś widać, jak dramatyczna to sprawa. Dziś, kiedy rząd warszawski, którego nie nazywam polskim, angażuje się w propagowanie pigułki wczesnoporonnej dla nieletniej dziatwy i procedury zootechnicznej in vitro na koszt podatnika. Grzegorz Braun, Karolina Lewicka, Jan Rudy. Dziękuję. Zostańcie z Bogiem. No. Usłysz swojego prezydenta. Ale żyd dłuższego radia. No, ale on też Żydem, bo skoro jest katolikiem. Nie, Żydem, ale już to jest Żydem. No. To jest szok. Wiosenny szok cenowy w sklepach Euro. Smartphone Dual SIM, 4 cale, ekran IPS za 999 i ekstra raty 50 razy 0%. Że proszę państwa. To karty wiodą na Żydem. Ale właśnie to tak jest, że właśnie są konflikty. Tam, że Żyda załatwia, taka prawda jest. No i teraz ty idź do Muzeum Paulin, jak on zniechęca ludzi, żeby tam poszło. No, zrobił z nich szmaty. Zupełnie. Ale można bez Kaczyńskiego zrobić szmatę. Po śmierci. Ale w jednym słowie, w jednym zdaniu. No bo nie dali mu dalej, wiesz, rozwijmy się. Czujesz mieszkanie w jednej z najbardziej rozwijających się dzielnic Warszawy? Mozaika Mokotów jest idealnym miejscem do zamieszkania. To jest tak, proszę ciebie, że to jeden jest partaczem, a chce być prezydentem. No i nie potrafi, a chce być prezydentem. Coś spartaczy i jeden drugiemu po prostu wygarnia. Kwietnia biuro sprzedaży przy ulicy Cybernetyki 7D podczas dnia otwartego. Przyjdź i znajdź swoje mieszkanie. Szczegóły na wózku. Kaczyński według mnie jest tak samo zarozumiały jak ten facet, z tym, że ten to ma, wiesz, wymowę. No. Do nagrywania. Ale on siebie nie chce nagrywać, bo on jest aż tak pyszny, aż tak ważny, że po co wy macie mnie tu nagrywać? Porozmawiajmy prywatnie, powiedział, ale nie chcę tu się nagrywać, bo potem zrobicie medialne jakieś opcje, dodacie muzykę, ja będę skakać, tańczyć do tej muzyki. Po co mi to, po co mi to? Po co mi to? Ale chyba ciasta serwis, możliwe sąsiedzie. To świetnie, bo szwagier części wozi na bazar, to do pana Forda. Po co mi to, po co? Tylko, że ja do autoryzowanego serwisu Forda jadę. Jadę. Naprawdę? Z czekoladą. Przy użyciu oryginalnej części Forda wykonamy sprawdzenie pojazdu, wymianę oleju silnikowego, filtrów oleju i powietrza. A jeśli znajdziesz tę usługę w niższej cenie, zwrócimy ci dwukrotność różnicy. Tak. Więcej na www.ford.pl. Motorcraft Service. Gwarancja najniższej ceny. Kręcące jadą. Muzyka dla twoich uszu. Dlatego trudno się pogodzić, gdy nagle się urywa. A właśnie, że wszystko gra. Radio kończy. Raiffeisen Polbank. Oprocentowanie cieszy nie tylko na początku, lecz trwa i trwa. Wejdź na wymarzonekonto.pl i załóż wymarzone konto osobiste z oprocentowaniem wszystkich środków. Szczegóły oferty na raiffeisenpolbank.com. Raiffeisen Polbank. A Braun to taki piosenkarz był też, taki mulacikowy. Nie, no on jest pochodzenia żydowskiego, no ale widzisz, czasami tak bywa, że oni się między sobą różnią, Żydzi właśnie. No. Radio, to a to chyba logiczne. Jak się człowiek sam ze sobą różni, gałąź podcina, na której siedzi. Adam Ozga, zapraszam. Ratownicy przeszukujący trzecią dobę wyrobisko w kopalni Wujek, poszukujący dwóch górników, przesunęli się o 24 metry na miejsce. Przetransportowano już kombajn, który ma drążyć nowy chodnik, by dotrzeć do zaginionych. Co będzie dalej, trudno powiedzieć. Tempo akcji zależy od warunków i utrudnień. Premier Ewa Kopacz i kilkoro ministrów jest w Pradze, gdzie dziś odbędą się trzecie polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, podczas których omawiana będzie m.in. sytuacja na Ukrainie i w Rosji, współpraca w NATO i bezpieczeństwo energetyczne. Pomysł z
zamachu na Sejm był żartem, filmowanie okolic Sejmu związane było z chęcią zakupu mieszkania, a zainteresowanie transporterem opancerzonym... No mówiłam, że to był żart. ...jazdy po różnym terenie i przystępnej ceny, mówił m.in. przed sądem na jednej z ostatnich rozpraw Brunon Kwiecień. Dotąd sąd wysłuchiwał jego wyjaśnień za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w sprawie przygotowań zamachu na Sejm może zapaść już w maju. Dżihadyści z Państwa Islamskiego opublikowali nagranie przedstawiające egzekucję około 30 mężczyzn z Libii. Namówiłam z wideo to. Wynika, że zabici to etiopscy chrześcijanie. Zakładnicy byli przetrzymywani na wschodzie i południu Libii przez dwa sprzymierzone z Państwem Islamskim ugrupowania. I po co ta muzyka? Dla podkreślenia, że oni ich zabili? Tomasz Zieliński zapraszony przed nami. Ostatnie spotkanie 28. kolejki Ekstraklasy. Górnik Zabrze zagra z GKS-em Bełchatów. Dla gości to ostatnia szansa, by spróbować jeszcze załapać się do grupy mistrzowskiej. Tylko zwycięstwo daje im taką matematyczną możliwość. Mimo złej sytuacji bełchatowiany trener Górnika Robert Warzycha wie, jak trudne spotkanie czeka jego drużynę. Jeżeli myślimy, że Bełchatów przyjedzie tutaj po to tylko, żeby tylko być, to się mylimy. Nastawiamy się na dużo wagi, nastawiamy się na taką dobrą na konsekwencje. Tu nie ma jeszcze zmutowanych tych barytonów męskich. Rośnie na takiego podporka męskiego. Właśnie. Będą o awans do grupy mistrzowskiej i początek spotkania w Zabrzu. Potem smród od niego leci. O, jak Rumunka śmierdziała ostatnio, bo... ...na Stadionie Narodowym podczas żużlowej Grand Prix Polski. Turniej w Warszawie został przerwany po trzech seriach startów z powodu złego stanu... A idzie ciepło, bo już tu za gorąco, widzisz? O, może dlatego, że się herbaty pije. A za fatalny koniec zawodów odpowiada firma Benfield Sport International. Wskazali oni duńską firmę Speed Sport, prowadzoną przez Olegosena... Baby to śmierdzą rybą, na Stadionie Narodowym. Polski Związek Motorowy rozważa podjęcie kroków prawnych na drodze sądowej w stosunku do BSI oraz Speed Sport. Tomasz Tuchel zostanie trenerem Borussii Dortmund. Zapach tych zwierzaków, niemiecki szkoleniowiec zastąpi tym samym Jurgena Kloppa, który odejdzie z drużyny po zakończeniu obecnego sezonu. 41-letni szkoleniowiec pracował ostatnio... A jak ktoś nie myje się, no nie daj Boże się przyzwyczaić do tego nie mycia się, bo to jest coś okropnego. Kolejny mecz w mistrzostwie. Jak można się nie myć? Rozegrają polscy zawodnicy, zagramy dziś w Krakowie z Japonią. Polacy po pierwszej kolejce nie są w dobrej sytuacji. Przegraliśmy z Włochami 1-2. Zespół z Azji w pierwszym swoim występie w stolicy Małopolski także odniósł porażkę z Węgrami 2-4. Pogoda. No i Radwańska. W zachodniej części Polski przewaga słońca, we wschodniej połowie kraju więcej chmur, a przy granicy i na południu może przelotnie padać. W górach nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na termometrach od 7 stopni właśnie w górach do 16 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Radia TOK FM. Kamila Baranowska do rzeczy. Dzień dobry. Zbigniew Parafianowicz, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj między Rzeczpospolitą a Gazetą Wyborczą wymiana opinii w sprawie kłamstwa, które oburzyło Polaków, czy Polskę. Chodzi o wypowiedź szefa FBI, faktycznie niefortunną. Niemniej spór nie polega na tym, że powiedzmy Rzeczpospolita uważa, że to było okropne, a że to było nieokropne, bo tutaj jest tonacja ta sama, kłamliwe i szkodliwe, ale czy jest to wynik zaniedbań Polski, właśnie zaniedbań Polski, nie chodzi o jakąś jedną instytucję czy drugą, to bardzo wiele, na polu tak zwanej polityki historycznej, czy też po prostu jest to wina amerykańskiego systemu edukacyjnego. No i to jest poważny spór, do którego zapraszam komentatorów wybitnych i jak to się mówi po polsku, liderów opinii publicznej. Czy my jesteśmy znowu winni, że amerykański ważny polityk, funkcjonariusz administracji mówi bzdury, czy jednak są to winni Amerykanie? Tylko błagam, nie mówcie, że i ci są winni, i tamci są winni, bo to są najnudniejsze rozmowy na świecie. Generalnie, że do nas wszyscy są winni wszystkie. Znaczy ja uważam, że Polska nie zrobiła wystarczająco dużo, żeby wyeliminować takich wypowiedzi. Oczywiście nie odpowiadamy za amerykański system edukacji, ale odpowiadamy za presję, którą jesteśmy w stanie wywierać na różne kraje, na kraje zewnętrzne, na zachód, na zagraniczną opinię publiczną. Jest będzie, co będzie. Które się nazywa... To było, to było. ...której
elementem są rozmaite działania, jak budowa muzeów, ale też promowanie pewnych filmów, pewnych narracji historycznych. I oczywiście kilka miesięcy temu mieliśmy dyskusję na temat tego, jak wygląda, kilka tygodni temu, jak wygląda kwestia tego przekazu historycznego, który jest skądinąd świetnym oscarowym filmie Ida. I wtedy mieliśmy dyskusję na temat tego właśnie, z jakiej wizji historycznej jesteśmy dumni, jaką wizję Polski chcemy prezentować. I wtedy właśnie pojawiały się już głosy o tym, że jednak z tą naszą polityką historyczną chyba coś nie jest do końca tak, jak powinno być. Nie chodzi o to, żeby filmy cenzurować, albo żeby zakazywać, albo żeby robić, żeby jakoś dzieła artystyczne niszczyć, tylko żeby też państwo miało pewną spójną wizję tego, jak chce promować naszą politykę, naszą wizję historii. I to nie chodzi o jakieś tam prawicowe fobie, czy tam budowanie propagandy, jak to niektórzy nazywają, tylko o realne interesy, bo to jest taka wypowiedź ważnego przedstawiciela administracji amerykańskiej, jest bardzo, bardzo szkodliwa dla polskich po prostu interesów. Ale to nie jest kwestia tylko braków państwa. W Polsce nie ma organizacji takiej jak na przykład Liga Antydefamacyjna Amerykańska, która by na przykład na gruncie cywilnym próbowała się spierać o kłamstwa, które wygłasza szef FBI, bo tutaj państwo w starciu z szefem FBI no jest bezbronne, tak? No, trudno sobie wyobrazić wchodzenie w zażarty spór z urzędnikiem w randze ministra, z urzędnikiem z państwa, z którym łączy nas strategiczny sojusz polityczny. To będzie oczywiście rytualne stwierdzenie tego, że no się pomylił, kłamał, że to nie fajne jest, ale nie zmieni to faktu, że nie jesteśmy w stanie nic realnie osiągnąć w tym sporze na linii państwo-państwo, a na linii takiej, powiedzmy, organizacji pozarządowej, która mogłaby realnie w sądzie cywilnym coś ugrać z szefem FBI, no nie robimy nic. Ale wiecie co, że ja mam takie po prostu wrażenie, że w latach 90. dla większości inteligencji warszawskiej to stworzenie takiej linii, która by broniła dobrego imienia polskości, było równie prawdopodobne jak doszycie sobie trzeciej ręki. To znaczy, to był mega obciach. Inteligencja polska wtedy rozumiała swoje zadanie jako uświadomienie Polakom grzeszności naszych dziejów, tam, części naszych dziejów, nie? I to była ta inteligencja, która bardzo często miała rodowód tam, mówię, Akowski, czy osobiście, czy poprzez rodziców. Nie tak, że to spadli z Marsa albo z Moskwy, ale wychowanie w pewnej polskiej tradycji, która jest bardzo wielopokoleniowa. Tradycja inteligenta, który tłumaczy ludziom, że nie należy rzucać się z widłami na bliźniego, a zwłaszcza kiedy są żydowskiego pochodzenia, nie, i że to trzeba ludziom tłumaczyć, bo oni sami tego nie rozumieją, tylko inteligent to rozumie i może to jakby tą dobrem zarazić Polaków. No to w takiej atmosferze robić odwrotną ligę przeciwko niestowie, takie ligi to robią tylko prawicowi wariaci. No tak było lata 90. Tylko pytanie, czy to ma jakiś wpływ na to, jak dzisiaj zachowują się Amerykanie? Czy ja przeceniam ten wpływ? Moglibyśmy z 15 tych ligi założyć. Znaczy nie, no, ale taka organizacja pozarządowa... Otwarta Rzeczpospolita. I no tak, ona tłumaczyła Polakom, że mają być bardziej otwarci, a nie Amerykanom, że mają kochać Polskę. Ale ona na gruncie jakby sporu prawnego w sądzie cywilnym jest w stanie realnie osiągnąć więcej niż państwo, niż instytucja, bo my możemy oczywiście rytualnie się oburzać, będziemy się oburzać przez 3-4 dni. Ambasador amerykański zapewni, że to nie jest oficjalne stanowisko rządu amerykańskiego, choć jest, bo wystąpienie szefa FBI jest na stronie oficjalnej FBI, także on jest no, w randze podsekretarza stanu. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której profesjonalni prawnicy, profesjonalnej organizacji pozarządowej, która dba o dobre imię państwa polskiego, wygrywa przed sądami cywilnymi w realny spór prawny z szefem rządowej agencji amerykańskiej. Znaczy, to, z czym mamy do czynienia, rzeczywiście jest chyba trochę pokłosiem takiego właśnie myślenia i takiego przepraszania ciągle za te marginalne przecież skądinąd winy czy złe zachowania Polaków podczas II wojny światowej. I przez to być może gdzieś rzeczywiście powstaje obraz, że ci Polacy to do końca nie wiadomo właściwie, jak oni się tam zachowywali. I tutaj pewnie jest lekcja do odrobienia. Ja pamiętam nawet opisywany ze 2 czy 3 lata temu taki podręcznik MSZ-u, wydany przez polski MSZ i rozsyłany do różnych placówek,
ze zbiorem tekstów, które właśnie uwypuklały te gorsze rzeczy, jeśli chodzi o zachowania Polaków podczas II wojny. I pewnie tutaj jakieś zaniechania w takiej ogólnie pojętej polityce historycznej były i nad tym trzeba pracować i trzeba to myślenie zmieniać, że jednak powinniśmy brać przykład także z innych państw, które raczej w polityce historycznej prowadzonej na zewnątrz chwalą się tym, co dobre i podkreślają zasługi, a nie to, że jakaś część marginalna zachowywała się być może nieodpowiednio. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jednak ta reakcja dzisiejsza podoba mi się. Podoba mi się to, że nie przyszliśmy nad tym do porządku dziennego, że nie stwierdziliśmy, niefortunna wypowiedź szefa FBI, właściwie nie ma o czym mówić, no zdarza się każdemu, że jednak była zdecydowana reakcja i ambasadora, i polskich władz, wypowiedziała się na ten temat i pani premier, i pan prezydent. Oczywiście, żeby nie było tak, że to jest takie jednorazowe bicie piany na zasadzie powiedzenia, że złe i tak się nie powinno robić, ale to też nie jest tak, że zupełnie nic się nie dzieje. Mam wrażenie, że trochę się to zmienia. Jednak przypomnę akcję Dużą Rzeczpospolitej, która walczyła z pojęciem polskich obozów koncentracyjnych, wysyłając za każdym razem, kiedy to sformułowanie wpadło w jakiejkolwiek zachodniej gazecie czy amerykańskiej, wysyłając listy protestacyjne i angażując w to także polskie władze. I to jakiś tam efekt przyniosło. No, to wyrażenie zostało wpisane do kodeksu takich sformułowań, których nie wolno używać w iluś gazetach zachodnich. Więc to nie jest tak, że tego typu reakcje nie przynoszą zupełnie żadnych efektów. Pewnie to nie są efekty, jakich byśmy oczekiwali. Pewnie jeszcze prędko ich nie osiągniemy, ale nie zgodzę się z tym, że takie działania zupełnie nie są potrzebne. Znaczy wczoraj przetoczyła się też przez media, z tego co obserwowałam, dyskusja na temat tego, czy być może Polska jednak nie powinna pójść krok dalej, czyli na przykład wydając jakiejś międzynarodowej kancelarii prawnej, która w imieniu Polski na przykład wytaczałaby procesy wszystkim, którzy szerzą kłamstwa na temat Polski i Polaków. No, to jest pewnie temat do dyskusji, aczkolwiek no, nie wiem, czy to jest skuteczne i czy to jest możliwe do realizacji. Ja przypomnę, to chyba w tym roku była taka głośna sprawa, kiedy polski obywatel wytoczył przed polskim sądem sprawę niemieckiemu Die Welt właśnie za sformułowanie polskie. Ale jednak w sumie on przegrał. I przegrał właśnie dlatego, że sąd uznał, że to nie naruszyło, to stwierdzenie nie narusza godności osobistej czy dobra osobistych obywatela. Tylko myślę, że tutaj powinniśmy też pamiętać o tym, że jedną instytucją nie rozwiążemy wszystkich problemów. Znaczy, że to jest zadanie dla bardzo wielu rozmaitych działań, rozmaitych instytucji, w tym sensie, że znaczy tak, zawsze jak jest zbyt wiele instytucji, to się czuć się rozmywa odpowiedzialność, ale ja jestem za tym, żeby tym się zajmowały organizacje pozarządowe, ale też, żeby państwo tutaj działało przez swoje agendy, dyplomacji i tak dalej. I też taką działalność właśnie jak Rzeczpospolita walczyła z tym sformułowaniem obozu śmierci. Znaczy, czy i media, i organizacje pozarządowe, i państwo, tylko że trzeba mieć świadomość, że trzeba robić, a nie się wstydzić. No, że ja przypomnę, no tutaj Jan Wrobel tak bardzo delikatnie mówił o tym, jak to w latach 90. to się wydawało szczytem obciachu, mówienie o czymś takim. No, ale no, ja przypomnę, jak niezwykle byliśmy dumni z tego, jak jesteśmy dojrzali, jaką prowadzimy tutaj dyskusję na temat książek Jana Tomasza Grossa o polskich winach i tak dalej. Oczywiście te winy są, ale to wszystko jest jednak kwestią proporcji, znaczy jak one się rozkładają wobec tego, co się tak naprawdę wydarzyło i wobec skali zjawisk, które miało miejsce w II wojnie światowej. Dyskusja na temat stopnia moralnego upaprania się II wojny światowej, moim zdaniem dyskusją ciekawą i oby się nigdy nie kończyła. Nie, oczywiście, tylko że my musimy... Ale na koniec mamy Walt Disneya, fajny filmik o Janie Karskim, no, zrobiony naprawdę z wielką maestrią, trwa 11 minut, ale właściwie dlaczego nie mamy polskiego filmu, takiego na YouTubie, fajnego, który miał 10 minut, byłby o tym chociażby Janie Karskim. To wielkie pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć podczas przerwy. Znaczy, co ja mówię, przerwy w radiu nigdy nie ma, podczas informacji radia to TV. Poranek Radia TOK FM. Program Połączenie. Już dziś po 13. Zapraszam, Kuba Janiszewski. Reklama. Ludzie nic nie widzą o Janie Karskim, a to bardzo dobrze. Dojedziesz na wyważony urlop.
podróżom w swoim Volvo. Do końca maja za 149 zł możesz wykonać przegląd, uzupełnić czynnik chłodzący i odgrzybić klimatyzację w autoryzowanym serwisie Volvo. Umów się już dziś. Szukałam skutecznego leku na bólu kisza, dlatego wybrałam Diohespan Max z maksymalną dawką. Przecież nic lepszego nie znajdę. Według badania TNS 9 na 10 użytkowniczek potwierdza, że Diohespan Max to skuteczny lek na ból lub i żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla lęku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce przeciwwskazania i nadwrażliwość na kimkolwiek składnik leku. Szukasz okazji? Od poniedziałku w Kauflandzie. Ogórki kiszone Krakus 3,99. Żel pod prysznic Luxia 5,79. Wszystko co kochasz. Kaufland. Co za dzień. Zadzwoniła do mnie pani Iza w bardzo pilnej sprawie. Potrzebowała pilnie gotówki na szybki remont auta. Tak szybki, aby już dziś mogła odebrać męża z lotniska idealnym, nieuszkodzonym autem. Więc doraźmy idź do Eurobanku po kredyt gotówkowy z gwarancją szybkości. Dziś gotówka albo stówka. Podpisz dziś umowę, a jeszcze dziś pan zapłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży, zapłaci ci 100 zł za spóźnienie. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji, gwarancja szybkości oraz opłaty i prowizje dostępne na Eurobanku.pl. Akcja dotyczy kredytów do 50 tysięcy złotych i trwa do końca maja 2015 roku. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe. Nie zaświadczycie, proszę państwa, nie zmienia w Polsce. Od 2000 lat już wypisał, że ksiądz pana, pan księdza, a im prostym zewsząd nędza. No to więc, kto ma tam parę groszy, to ciepła posadka, to sobie tam wiesz. Objazdowe warunki na koncie sprawiają, że uśmiech nie schodzi ci z twarzy. Dlatego trudno się pogodzić, gdy nagle się kończą. A właśnie, że się nie kończą. Bo w Raiffeisen Bank prowadzenie wymarzonego konta osobistego jest za 0 zł na zawsze. Wejdź na wymarzonekonto.pl, załóż wymarzone konto osobiste i już zawsze ciesz się prowadzeniem rachunku za 0 zł. Szczegóły oferty na raiffeisenpolbank.com. Raiffeisen Polbank. Z przyjemnością. Mamo, mogę czekoladę? Mamo, kół batona. Mamo, dasz coś słodkiego? Rozmawiamy dziś z ekspertem portalu wylecz.to. Czy ulegać dzieciom w takiej słodyczy? Odradzam. Nadmiar słodyczy powoduje nadwagę, źle wpływa na zęby. Można długo wyliczać. To jak się zachować? Najlepiej podać dziecku owocowe pastylki do ssania limitki. Zamiast czekolady? Tak. Limitki zastępują dziecku słodycze, ale nie zawierają cukru. Dzięki naturalnym składnikom limitki są zdrowe i bezpieczne dla dzieci. Suplement diety limitki. Dają mi je rodzice, bo są zdrowsze niż słodycze. Dostępne w aptekach. Szukasz mieszkania w jednej z najbardziej rozwijających się dzielnic Warszawy? Mozaika Mokotów jest idealnym miejscem do zamieszkania. Tereny zielone, funkcjonalna przestrzeń wspólna, przyjazna architektura i mieszkania idealnie nasłonecznione. Mozaika Mokotów. Tylko w kwietniu rodzinne. Czteropokojowe mieszkania od 6790 zł za metr kwadratowy. Nie czekaj, sprawdź inwestycje Mozaika Mokotów i odwiedź 25 kwietnia biuro sprzedaży przy ulicy Cybernetyki 7D podczas dnia otwartego. Przyjdź i znajdź swoje mieszkanie. Szczegóły na www.mozaikamokotów.pl. Gładka skóra bez zmarszczek? Wypróbuj tabletki Labotek. Suplement diety Labotek zawiera retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Labotek. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.40. Adam Ozga, zapraszam. Wyniki są ponoć wstrząsające, tak twierdzi w rozmowie z reporterem TOK FM okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy w Szczecinie, który prowadził postępowanie w sprawie błędu podczas procedury in vitro w klinice w Policach, błędu w wyniku którego kobieta urodziła dziecko, którego nie jest genetyczną matką. W ciągu kilkudziesięciu minut mamy poznać szczegóły zakończonego już medycznego postępowania. Szanse wynikające z unijnych inwestycji i wdrażanie innowacji w przemyśle i gospodarce. Oto notebook HP Pavilion X360 z procesorem Intel Core i3. Dziś w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I właśnie z Katowic nadajemy od dziś większość naszych programów gospodarczych z EKG na czele. To już po 9.00. Zapraszam w imieniu Macieja Głogowskiego. Po raz 10. od początku XX wieku wystawiono całun turyński. Do 24 czerwca płótno, które zgodnie z tradycją odpięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu, obejrzy w katedrze w Turynie ponad 1 000 000 wiernych, w tym 15 000 Polaków.
Nie kończy się dyskusja, czy płótno jest autentyczną tkaniną, w które owinięto ciało Chrystusa, czy jest to genialne fałszerstwo, na przykład dzieło średniowiecznego malarza. Pierwsze wzmianki na temat tkaniny pochodzą bowiem z XIV wieku. Pogoda. W zachodniej części Polski przewaga słońca, we wschodniej połowie kraju więcej chmur, a przy granicy na południu może przelotnie padać. W górach również deszcz, zaś na pewno od 7 stopni właśnie w górach. Genialne fałszerstwo. Do 16 na zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Genialne. No. Proszę Państwa. Genialne. O mama, to nasza mama, która jest genialną fałszerką. Dziś z wyborczą tygodnik, ale historia, a w nim m.in. Rzesz Ormian. 100 lat temu, 24 kwietnia 1915 roku, tureckie wojsko i policja wyłapały około 2000 mieszkających w Stambule Ormian. Niemal wszyscy zostali natychmiast zamordowani. Ten dzień uważany jest za początek ludobójstwa mniejszości ormiańskiej, które mogło pochłonąć nawet 1,5 miliona ofiar. Więcej w tygodniku, ale historia. Dziś w Wyborczej. To nasza mama. Reklama. Która przyjechała z Afryki. Poranek Radia Tok FM. Michał Szulżyński, Kamila Baranowska, Zbigniew Kalkanowski. Baranowska dzisiaj wita. Rozgrzała nas o dziwo przed informacjami Radia Tok FM dyskusję na temat polskiej polityki historycznej, co potwierdza moją odwieczną tezę, że Polacy uważają, że absolutnie nie chcą już słuchać o polskiej piłce nożnej, katastrofie o Smoleńsku i historii. Następnie wystarczy rzucić losowo jeden z tych trzech tematów i mamy, powiedzmy, spotkanie rodzinne z głowy. Przez godzinę ludzie mówią o tym, dlaczego już nie mogą o tym mówić. Bo historia chyba jest po prostu sama w sobie taka wiązająca. Szkoda tylko, że rzadko o tym wiedzą politycy. Tutaj takim przykładem tego, jak bardzo skuteczną politykę historyczną, czy stosunek do polityki historycznej ma państwo polskie, jest wystąpienie Władysława Komorowskiego w ukraińskim parlamencie. Ono miało miejsce na kilka godzin przed przyjęciem w tymże parlamencie ustaw, które no, nie tyle go gloryfikują, ale w sposób no, dość kontrowersyjny z punktu widzenia Polski ten stosunek do UPA ustawiają. Oczywiście, jak zapewnia MSZ, Polski nie ma tam mowy o rehabilitacji oddziałów takich jak Nachtigal czy Roland. No ale nie zmienia to faktu, że ktoś taki jak Roman Szuchewicz, który był w on UPA, pod tą ustawę się załapuje, a jest to bojownik UPA, który jednak swoją karierę w dużej mierze zaczynał w tych oddziałach, które mimo tego, że jakby tą ustawą nie są objęte, to widzimy, jaka jest płynność, tak? Pomiędzy tym, co jest dla nas już mega nieakceptowalne, a tym, co jeszcze, na co moglibyśmy jeszcze przymknąć oko. No, ten zbieg okoliczności pokazuje, jak słabo jesteśmy przygotowani do tego, żeby w niuansach polityk historycznych się poruszać. Znaczy chyba głównym problemem jest to, że my nie mamy tak naprawdę polityki historycznej. Ja nie widzę jakiejś tutaj spójnej wizji, którą prezentowalibyśmy konsekwentnie od 8 lat, bo tyle rządzi Platforma Obywatelska i mielibyśmy coś do zaproponowania. My jesteśmy w takiej sytuacji, że od przypadku do przypadku ulegamy pewnemu wzmożeniu. Kiedy mieliśmy, pamiętam, dyskusję przy okazji emisji przez telewizję publiczną tego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, swoją drogą skandalicznego serialu, i wówczas też zabrakło mi jakiegoś konsekwentnego i spójnego przekazu ze strony także instytucji państwowych, ze strony przedstawicieli państwa, którzy powiedzieliby, czy naprawdę musimy takie seriale promować w telewizji publicznej i jeśli tak, to dlaczego i z jakim komentarzem. I tutaj, kiedy teraz właśnie w tej samej chwili w konkurencyjnym radio główny prezydencki doradca do spraw historii, spraw historycznych, spraw dziedzictwa narodowego mówi o tym, że rozwinięte społeczeństwa nie są zwrócone ku historii, to właściwie więcej komentować nic nie trzeba. To ręce opadają, bo przy okazji... Tak, bo każdy, kto zainteresuje się historią, świadczy o tym, że Polska to taki jednak bantustan jeszcze, prawda? A na przykład w takiej Anglii, to nikt się nie interesuje historią Anglii.
Więc naprawdę takie ubolewanie dzisiaj nad tym, że dyrektor FBI powiedział to, co powiedział i że my właściwie nie za bardzo wiemy, co dalej z tym zrobić, poza rytualnym oburzaniem się, co uważam jest potrzebne i jak najbardziej na miejscu, no to brakuje tutaj konsekwencji, no tak, i brakuje jakiejś spójnej polityki. Była tutaj Małgorzata Milanowska ze dwa tygodnie temu. Świetna rozmowa rozdrowa w ogóle z minister kultury. No to zamieszamy głównie pani minister, która wydała sobie zadać więcej pytań niż cztery, ale to inteligentna osoba. I między innymi odpowiadała właśnie o tej polityce historycznej. Mówiła mniej więcej tak, no jak nie ma polityki historycznej, a wielkie muzea. Wydajemy na budowę muzeów, te takie rzeczywiście robiących wrażenie, jak już tylko się zbudują, pieniądze takie, jakich nigdy jeszcze Polsce nie wydano. A dodatki historyczne wszystkich możliwych dzienników i tygodników w Polsce, jak rozumiem, państwo wspiera. Mógłbym dodać jeszcze serial telewizji publicznej Czas Honoru, bardzo popularny, czyli jest run na historię, rząd to wspiera. No, właściwie gdzie jest problem? Znaczy, problem jest taki, ja to się przywołam tą wypowiedź, którą Kamila zastawała, pana profesora Nałęcza. Tolerancja. Rozwinięte społeczeństwa nie patrzą ku historii. To jest dla mnie o tyle zastanawiająca wypowiedź, że on tak naprawdę podważa sens działania tego, co robi jego szef. Jest doradcą do spraw historycznych. Ponieważ to Bronisław Komorowski organizuje 8 maja imprezę w Gdańsku, która czym jest, jaką właśnie nie próbą dyskusji z Rosją na poziomie polityki historycznej. To jego szef organizował rok temu wielkie obchody z udziałem Baracka Obamy po to, żeby pokazać, że ta demokracja i obalanie komunizmu zaczęło się w Polsce i ten odwieczny spór, dlaczego, że mamy pretensje, że to Niemcy sobie zawłaszczyli ten symbol, bo to upadek muru berlińskiego jest teraz symbolem końca komunizmu, a nie na przykład brama Stoczni Gdańskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wszystko kwestia właśnie polityki historycznej. To, że nawet nowoczesne społeczeństwa w tej całej swojej, przy założeniu najbardziej liberalnych teorii społecznych, które mówią, że nic nas nie łączy, że jesteśmy wyłącznie prawda, jednostkami zanurzonymi w współzależnościach wyłącznie biznesowych, o żadnych kwestiach etycznych, ale nawet takie liberalne społeczeństwa mają swoje mity założycielskie, które gdyby są takim odniesieniem do tych wspólnych wartości. No, takim mitem mógłby być 89 rok, ale no przepraszam, świetnie, że prezydent Komorowski tak robił to rokiem 2014, żeby to było ten rok wolności i wspomnienia. Ale dlaczego dopiero teraz? Tak? Dlaczego to dopiero po 25 latach zaczynamy budować to wszystko? A o tych zaszłościach z czasów II wojny światowej już nie wspominając. Znaczy, nawet nowoczesne społeczeństwa nie chcą skończyć na śmietniku historii jako pomagierzy Hitlera. I to jest główna motywacja. To wcale nie jest śmietnik historii, to dopiero na topie. Własnej wersji historii. No, dzisiaj kandydat na prezydenta Grzegorz Braun był gościem ranka Radia Tok FM i rozumiem, że sprawa polityki historycznej... Na śmietniku Biblii znaleziona, proszę Państwa. Pytanie tylko... I to jest już... Tak, Polska jest na topie. Zadaję na poważnie. Czy polityka historyczna zawsze i wszędzie nie zmierza automatycznie w taką stronę, że dobrzy Polacy i jednak nie Polacy? Tak. Powiedzmy, Grzegorz Braun jest chyba bardzo konsekwentnym wyznawcą takiego podziału na Polaków niewielu i nie Polaków wielu, ale każdy chyba wchodząc w politykę historyczną na koniec zbiera takie owoce, nie? Znaczy, kandydat, pan Braun doskonale się orientuje przede wszystkim w tym, kto w jakiej loży w Polsce. Zadziwiłem jego wiedzę. Tak, to jest wiarygodne. Jaka wiedza tam? Chociaż w najciekawszym miejscu go przerwaliśmy, aż szkoda. Się przygotował, się żeby wam dokuczyć. Znaczy, tak. Jest ciekawe, kto jest w której loży, Wisiński, w której jest w loży, a w której bracia Karnowscy, nie doszliśmy do tego. Błąd. Wypominam to sobie. Ten Grzegorz Braun słynie z wygłaszania dosyć kontrowersyjnych poglądów. Zadziwiające, że udało mu się zebrać te 100 tysięcy potrzebnych podpisów do rejestracji komitetu, więc tutaj jakby... Także uwaga, może zostać rzeczywiście prezydentem. Jakieś tam wyrazy uznania, aczkolwiek no myślę jednak, że te... A Komorosia u ziemi wtedy. Nie spotykają się z szerokim odzewem na szczęście i nie może... Także witajmy Grzegorza. Oszałamiający sukces wyborczy. Chyba dobrze. Znaczy, muszę powiedzieć, że w jednym, co mówił Grzegorz Braun, wydaje mi się, jest tutaj coś ciekawego, on się witajmy Grzegorza. Dywagację do tego, że polskiego tak, do morza. Monarchicznym
wprowadzić, czy też nie. Wydaje mi się, że takie mrzonki dotyczące tam rady regencyjnej czy czegoś jeszcze, to trochę za dużo. Ale na sam początek poważna debata konstytucyjna, którą dzisiaj od pierwszej strony w Rzeczpospolitej proponujemy wszystkim, znaczy nie tylko kandydatom na prezydenta, ale wszystkim, jest tutaj rzeczą bardzo ważną, bo myślę, że pierwsza nasza konstytucja ma już lat 18 i warto się zastanowić nad tym, co w niej zmienić, co w niej naprawić. I warto też zadać sobie pytanie a propos polityki historycznej za 3 lata, 1918 rok, stulecie naszej niepodległości. Warto sobie zadać sobie pytanie, w jakiej Rzeczpospolitej chcemy świętować stulecie niepodległości. Czy takiej jak dziś, to znaczy, że oczywiście jesteśmy z mnóstwa rzeczy dumni, ale która ma pewne wbudowane w system konstytucyjne obciążenia czy sprzeczności, czy też takiej, która będzie w stanie sprostać ambicjom, aspiracjom Polaków. Teraz Polska niebieskim ma się przyjaźnić, czy z Rosją, czy z Ameryką. To możemy to za pomocą konstytucji robić. To jestem trochę pesymistą. Dla mnie po prostu papierkiem lakmusowym możliwości Polski jest sprawa niezależności i jakości telewizji publicznej. Skoro mamy z tym, jakby to powiedzieć, odwieczny problem, że kuleje albo na nogę z niezależnością, albo na nogę z jakością, albo niestety oburusz tyle lat, to znaczy, że nie potrafimy powołać takiej struktury, która by reprezentowała interes społeczny. Może po prostu społeczeństwo nie ma swoich interesów, jest mit, nie ma społeczeństwa, jest różne grupki. Tyle. Ostatnio telewizja publiczna outsourcowała swoich pracowników do firmy zewnętrznej, także rzeczywiście jest w tym jakiś problem. Jeżeli to traktować jako papierek lakmusowy tego, w jakim stanie jest państwo i społeczeństwo, no to jest to stan słaby. Kancelaria prezydenta. Telewizja publiczna jest upolityczniona do granic możliwości i właściwie każdy kolejny rząd, który przychodzi, nie ma zupełnie pomysłu, jak sobie z tym poradzić, bo dobrze jest mówić o tym, że telewizję należy odpolitycznić, kiedy się jest w opozycji, ale kiedy nagle zmienia się ten układ sił, to nagle każdy stwierdza, że a może jednak ta telewizja nam się do czegoś przyda i wsadza tam swoich ludzi. To jest jakiś patologiczny system, w którym nikt nie potrafi sobie poradzić. Donald Tusk miał dobry pomysł, zagłodzi telewizję i zobaczcie, też się nie udało. Bankrutuje i nie może zbankrutować. Na pewno akurat pracownicy telewizji publicznej w tej chwili nie złorzeczą. Ale to ja tutaj jeszcze połączę kwestie konstytucyjne, że rzeczywiście czymś, co należałoby zmienić, to trzeba zrobić konstytucyjnie, to jest organ, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak a propos telewizji publicznej, który właściwie nie do końca ma, nie do końca wiadomo po co jest i czym się zajmuje i czy jest, aby na pewno organem potrzebnym. Znaczy ja się zgadzam z generalnie z tezą redaktora prowadzącego, że samą konstytucją nie uczymy wszystkiego zła, ale mam wrażenie, że taka merytoryczna, sensowna debata... Nie wiem, że Brauna chyba oficera prowadzącego. Nic mi nie wiadomo, jakbyś był moim oficerem prowadzącym, czyimś być może, ale... Tak. Ja nie wiedziałem, że jestem w loży i każdy się dowiaduje, słuchając Radia Tok FM, który dowiaduje się również o sobie wielu ważnych rzeczy. Nie, tylko że oczywiście samą konstytucją nie naprawimy rzeczywistości, natomiast taka sensowna, merytoryczna debata na ten temat, co... na temat tych największych słabości, które dzisiaj widzimy, tych różnych problemów od właśnie mediów publicznych po kwestie czysto ustrojowe, moim zdaniem jest potrzebna. Mam wrażenie, że w tej kampanii na ten temat wypowiedziała się, wiem, że to zabrzmi jak prowokacja, ale moim zdaniem najciekawszy był wpis na blogu Magdaleny Ogórek, która bardzo fajną przeprowadziła analizę polskiej konstytucji, pokazują, że w kwestiach spraw zagranicznych i kwestia bezpieczeństwa konstytucja tak naprawdę mówi o współdziałaniu prezydenta i premiera, tak naprawdę nie obciążając odpowiedzialnością za każdą z tych dziedzin, żadnego z nich de facto. Tak znaczy, że wszędzie, gdzie jest mowa o współdziałaniu, zakładamy jakąś tam dobrą wolę tych dwóch ciał, a jeżeli będzie konflikt, to nie będzie żadnego współdziałania, nikt nie będzie winien i będziemy mieli zabawy takie, jak obserwowaliśmy z tragicznym skutkiem przez 3 lata, lata 2017. Będzie przetarg na kolejne 6 stacji, poszukiwaną stronę, deficyt władzy wykonawczej. Zarówno na Flagę, jak i w kierunku Obermowa od przyjęcia Janusza do ulicy Trockiej. To będzie przebieg tej linii. I tak jak już wspomniałam, ponieważ projekt mamy całego metra, w związku z tym następny etap będzie te stacje 3+3. Przetarg formalnie został wczoraj zarejestrowany. Jak Państwo wiedzą, jest to przetarg w Unii Europejskiej.
i czekamy na zgłoszenia. Zasadą przetargu jest to, że będzie, że każde 3 stacje będzie budowała inna firma, żeby była lepsza konkurencyjność, żebyśmy, że tak powiem, mogli też dopuścić konkurencję. Proszę Państwa, Chinka zaczęła mówić nagle po polsku. Proszę Państwa, szczęść Boże obudziło mnie dzisiaj, bo ja się po prostu wystraszyłam. Szczęść Boże, w jakim kraju żyję ja? Czy to kraj kościelny, czy to poniedzielny? Co to było? Powiedz Jacku mi. Co to? Ty moja głupoto. Powiedz. Szczęść Boże obudziło mnie. My również wszystko to trzeba posprzątać po budowie. Natomiast dzielą nas już, mogę powiedzieć, godzinę od tego otwarcia. Jutrzejszy poranek będzie dla Was szeroko miłym zaskoczeniem. Czyli jutro o godzinie... Co? Godziny jeszcze nie możemy podać. Dzisiaj wieczorem mamy jeszcze odprawę, która zamyka, sprawdza wszystko. Dopiero pewnie w nocy ta godzina będzie znana. Czyli jutro mniej więcej można zmęczyć. O 6 minuty, raczej troszkę później, tak. Czyli koło 8, 9, jak ktoś się pojawi, to jest szansa, że już pojedzie. Jest szansa wtedy, że my będziemy już pojechać. I już więcej. I czekacie już na ten moment, że... Gdy granice przestają istnieć. No widzisz, te granice przestają istnieć. To jest ciekawe. A oni jeszcze walczą. Ludzie, jest żdą bez granic. Możemy gdzie jechać? Do Czechosłowacji, do Niemiec. A do Rosji jak to będzie? Pojedziesz? Jak nie masz paszportu, można jechać. Kontrola, nie chcą, po tych sankcjach oni będą kontrolowali ludzi, także konta nawet bankowe, żeby byś prowadził działalność gospodarczą, dla już jesteś pod obserwacją, osobą. No. Bo jak reprezentujesz kraj wrogi Rosji, który prowadził sankcje, rozumiesz? A potem do kucharki. Z Rosją fatalnie. Tak. Fatalna Pani niemiecka kucharka jest. Cudowne takie cechy właśnie. Wszystko im tam buzuje, mają te podmiety. Tak. Oni wzrokiem jeszcze działają. Jak się spojrzy na jakąś babkę, to od razu gdzieś dostaje jakiegoś amoku. I te dzieci potem się rodzą z tych związków. Mm-hmm. Takie koszmarne, brzydkie. Tak. Cudowny ci nie chcieli. Co to znaczy, że się wstydzi? Być mężczyzną, oszukiwać, dręczyć, kłamać. Być mężczyzną, jakieś głupoty gadać. Być mężczyzną. Być mężczyzną. Ale najciekawsze jest to, że tak, zrobią to dziecko tej babie i no. Potem już ich nie ma, bo jak truteń, on odchodzi do innych. Tak. Jakoś nie bardzo, że taka jedna baba takiego trutnia może po prostu ze sobą jakby powiązać, bo oni bardzo szybko jedną żonę wymieniają na następną. Właśnie. Jedną żonę na następną, szybko na drugą, potem na trzecią, potem na czwartą. Tak, są tacy, co mają 5 rząd żyć. Ciągle wymieniali. Proszę Państwa, dzisiaj zmiana żony. Dzisiaj jest zmiana na bociana. Zmiana rządu, o mocią panie. Proszę Państwa, dzisiaj nadeszła taka piękna chwila. Tak. Ten samy samczyk. Tak. Postanowił zmienić swoją żonę. O to chodź. A ona się pyta, dlaczego chcesz mnie zmienić? Bo po prostu mi się znudziło.
ciągle to samo, co u ciebie. A teraz będę miał nową żonę. Ta będzie mnie z innej strony. Właśnie, właśnie. Podniecała. I tak się ona kończy. Zaczyna na Braunie, kończy na Braunie. Wyrażanie takich oczekiwań, że miałby pryncypialnie wstawać w obronie dobrego imienia Polski. Ktoś taki jak ambasador w Waszyngtonie. Ktoś właśnie symboluje jako jeden członków założycieli tej odrodzonej loży Bidajberi Polski. No to jest sirena. Suchy? Nie należy zapomnieć. Nie należy zapomnieć. Skupiać na tym nieszczęsnym krzewie. Wbijaj bunt prostu tak ganda, jak go nauczyli. Rok temu powiadam, ogłosił specjalne partnerstwo FBI i anti-defamation i czynniki przeciwko zniesławieniu. Zgodny FBI oficjalnie zaangażował się w propagowanie takiej wersji historii, w której to my mamy być czarnym charakterem, a Niemcy. Jak Państwo wiecie, już tymczasem kuchennymi drzwiami dołączyli do klubu zwycięzców II wojny światowej. Proszę Państwa, ja rozumiem, że nie przyjmę zaproszenia na takie osoby z Państwa. Rozumiem, że być może to nie wiem czasu, ale Pana Krótko nie podzielę się moimi wrażeniami ze zwiedzenia Muzeum Polskiego w Stokolnym Czasie. Szkoda tych ludzi, widzisz. Tam groziła im śmierć. Takie słowa grozę oni do Edelkiem i jeszcze który pokazuje skorzystanie ze zdjęć filmów przedstawiających sankcje kodowania, bo nie wierzę ludzi. Znalazą mnie zdjęcia, ponieważ jako reżyser dokumentalista oglądałem je jeden raz i to jest rok 1941. Niemcy wkroczyli. Że Polska nie jest na śmietniku, tylko na topie głupoty. Zdjęcia zabierają się do bicia i udowodnią, że to i otóż zawrotka w stowarzy, która nie dowie się pani o kontekście. Przeczyta pani, co że Polacy, proszę Państwa, rozpoczęli II wojnę światową. To ja bym musiała jeszcze raz pójść do szkoły. Nic, co by to wam mówić o tym, że jeśli to jest Polska... Co za bydło, co za wały. Nie ma władzy polskiej, bo wszyscy już pojechali albo na Sybię, albo poszli do piachu. Nic takiego nie ma, ponieważ pakt Ribbentrop-Molotow zaburzałby tę jasność narracji, którą prezentuje Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. To właśnie jest propaganda, to właśnie jest antypolska propaganda. I to tylko jeden z przykładów. Zbrodni. Czy to w Jedwabnem, czy to jest Kieszubom, czy to na przykład w Białymstoku w roku 1907? Zwrócę uwagę na ten Białystoku, jak oni nie są żydowscy świadkowie historii, tak prominentni jak na przykład Apolinary Hartglas, późniejszy szef koła żydowskiego w polskim Sejmie w dwudziestoleciu międzywojennym. Otóż Apolinary Hartglas jako młodziutki ten adwokat i działacz żydowski wybrał się do tego Białegostoku w roku 1907, żeby się przyszedł dowiedzieć, jak to było z tym pogromem. I otóż on
pisze w swoich wspomnieniach, że Truskę ojciec zorganizowali, że carska ochrona i żandarmi w Rosji Sybii na Rosji notabene ciekawe identyczne w Kielcach w roku 1946, to znaczy na parę tygodni przed pogromem w miejscowej fabryce zaangażowany zostaje do pracy sporo nowych robotników i oni w dniu, jak to się mówi, krytycznym wychodzą na ulicę Białego Stoku w czerwonych rubach. Dla których inwestorzy zagraniczni decydowali się budować tutaj fabryk i inwestować, były niskie koszty pracy. Dzisiaj się to mocno zmieniło, ponieważ dzisiaj rzeczywiście inwestorzy zagraniczni decydują się na rozwój bądź korzystanie i dalsze inwestowanie, dlatego że jakość pracy jest wyjątkowo wysoka. Ale my przez cały ten okres ostatnich 30 lat jesteśmy gospodarką niezwykle konkurencyjną i nadal nie jesteśmy. Proszę Pani, to znowu zrozumiemy mniej
Wielu klientów proszę pani, ja nie skupiam się na teoriach spiskowych, mnie interesuje spiskowa praktyka. Pani kolega, który obok siedzi, jest historykiem i w związku z tym będzie mu, jakby to powiedzieć, trudniej niż pani zaprzeczać tej oczywistości, że spiski są naturalną codziennością życia politycznego. Wie pani, pakt Ribbentrop-Mołotow napisano o nim w gazetach i w ówczesne pomysł W takiej sytuacji, jeśli by się szczęśliwie udało związkowcom doprowadzić do spełnienia swoich marzeń, to mielibyśmy taką sytuację, którą skrajnie można opisać tak. W 90 roku Niemcom udało się wschodnim, udało się wytargować to, że płace wschodnie niemieckie zostały mniej więcej administracyjną decyzją dotyczącą przeliczenia marki zostały trzykrotnie podniesione w zmianach. I na końcu zostało to znowu muszę procentować do tego się przedstawić. Jak się przesadza, to oczywiście, że to spada na samych pracowników.